Piotr Kotomski, to jest tydzień Sakiewicza, wyjątkowo bez Tomasza Sakiewicza. Ja mam zaszczyt poprowadzić tę rozmowę. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Jan Pospieszalski, Tomasz Ketelikowski i Wojciech Mucha. W tym tygodniu premiera Resortowych Dzieci. Kto z Was miał okazję czytać? Ja przeczytałem całą już. Pochłonęła oczywiście błyskawicznie. Książka się czyta świetnie. W dwa dni, dwa wieczory wystarczyły, żeby ją pochłonąć. Co Ci się podobało? Co się nie znaczy, podobało? Tak, bardzo mi się podoba jedna rzecz. Ona oczywiście doskonale pokazuje sieć powiązań sięgających KPP tak naprawdę. A nawet SDKPL-u, jakbyśmy się chcieli czepiać. I te od tego miejsca do lat 90. doskonale widać linie łączące zarówno twórców telewizji, radia, jak i powiedziałbym kluczowych mediów współczesności. I to jest najsilniejsza strona tej książki. Drugim silnym elementem jest niezwykle silne pokazanie relacji rodzinnych, powiedziałbym rodzinnych już wprost, bo korzenie KPP-owskie to jest jedna rzecz, KPP, a potem Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tak dalej, ale druga rzecz to nawet sieci powiązań takich, powiedziałbym, już w telewizji, takich czysto rodzinnych, że ta pani żona była pierwszą żoną drugiego męża tamtej pani i w efekcie ludzie, którzy mają zupełnie inne nazwiska i funkcjonują w telewizji jako ludzie zupełnie z różnych środowisk, okazują się przyrodnim rodzeństwem albo patchworkowym rodzeństwem. Tak, czyli kiedyś się mówiło telewizja familijna, no to była telewizja tak, familijna. Teraz ewidentnie telewizja familijna. Bardzo. Jeżeli ja bym powiedział, można powiedzieć ewentualnie o jednej słabości. Ja mam wrażenie, że niektóre osoby, które należy atakować za ich własne przewinienie, o tak bym powiedział, za ich własne winy, zostały trochę wciągnięte na listę Resortowych Dzieci, powiedziałbym. Inaczej, tytułem do hańby nie jest ich pochodzenie. Tak, nie jest ich pochodzenie. Znaczy, sami własną biografią zrobili tyle. Dokładnie tak. Jest kilka takich postaci, które moim zdaniem same swoją biografią zasłużyły na to, żeby być na liście hańby. Natomiast niekoniecznie winy ich rodziców są porównywalne w jakikolwiek sposób. To, że ktoś był kierownikiem mleczarni w jakimś powiatowym czy wojewódzkim mieście, to jeszcze nie jest to samo, jak ktoś był wysokim oficerem. Tam kierowników mleczarni chyba nie ma. Z tego co wiem, tam są generałowie. Nie, znaczy, mówię wśród tego pokolenia. Nie, jest, mówmy konkretnie. Znaczy, mówię o Tomaszu Lisie, który ma masę powodów, żeby się znaleźć na tej liście. Ewentualnie przez wuja mógłby się znaleźć. Tak? To znaczy, natomiast moim zdaniem, ale to tylko moje zdanie, jakby nie kwestionuję decyzji autorów, mogłoby go spokojnie w tej książce nie być, mógłby się znaleźć w innej, powiedziałbym, równie mocnej książki. Natomiast siłą książki nie jest to, zaznaczam jako ten, kto przed kim jeszcze ta lektura jest, ale uczestniczyłem w powstawaniu tej książki. Wiem doskonale, że też to, co sama Dorota Kania powiedziała w Hybrydach na spotkaniu autorskim, że tym elementem, tym ogniem zapalnym takim, tym zapłonem, że zajęli się tą sprawą z Tergalskim i z Maćkiem Maroszem, był film Pawła Nowackiego i Krzysztofa Nowaka Media III RP, pokazujący jak dalece te że nie można zrozumieć historii III RP, nie można zrozumieć naszej sytuacji Polski bez cofnięcia się do właśnie tamtych lat i bez zajrzenia w biografię rodzinne. I tą rolę książka spełnia. Ja mówiąc o słabości, powiedziałem nie tyle o tym, że to jest zarzut, tylko ta słabość będzie bardzo mocno wykorzystywana przez tamtą stronę. Ja mam takie wrażenie, jeśli mogę, że to już teraz właśnie widać i jakie to ma wrażenie, jeśli Tomasz Lis z Wiesławem Władyką wzywają hierarchów Kościoła do tego, żeby się o tej książce wypowiedzieli, to jakaż będzie furia przy kolejnych częściach. Bo wiemy, prawda, że będą jeszcze ludzie sądów, ludzie show biznesu, nauki i tak dalej. Także będziemy mieli co... Biznesu, to jest też bardzo tak, i co pół roku będziemy mieli po prostu taki skomasowany atak, z którym już teraz mamy do czynienia. Myślę, że on jest na święta trochę jeszcze stonowany, ale po premierze styczniowej, no to można się spodziewać. Powiedzmy sobie szczerze, zanim ta książka się ukazała, jeszcze nikt jej w rękach nie miał, to już Tomasz Lis się do niej odniósł. Też to jest stary numer, że oni się odnoszą do książek, których jeszcze nie przeczytali, tak było z ten cywilizacji. Nie chodzi o te poszczególne, konkretne biografie. Nie, chodzi o system. Tak? To znaczy, jeżeli nie można zrozumieć naszej sytuacji bez takiego szerszego wglądu w to,
przeczytałem na blogu w Salonie 24, że równie fascynująca byłaby na przykład lustracja hipotek ulicy Aleja Przyjaciół albo Aleja Róż w Warszawie. Pierwszy rozdział chyba się zaczyna. Tak, Aleja Przyjaciół. Tutaj jakby co do tego, że to pokazuje pewien system, system, w którym żyjemy, system, który się zaczyna od komunizmu, znaczy od takiego KPP-owskiego komunizmu, od bardzo konkretnych biografii. No to jest ogromna siła. Dla mnie na przykład, jako dla człowieka, który się zajmuje zawodowo kościołem też, fascynujące było, bo sobie uświadomiłem, z czego wynika tak rodzinnie to, że niemała część ludzi mediów w ogóle nie ma pojęcia o tym, czym jest Kościół, no bo czym jest religijność. Oni nie wzrastali w naturalnej takiej chrześcijańskiej religijności, tylko powiedziałbym, to są bardzo często, nie chcę powiedzieć, że to jest większość, ale to jest ogromna, niemała część. Wyrastali w całkowicie zlaicyzowanych rodzinach żydowskich, znaczy takich rodzinach, które jeszcze w latach 20. albo 30. Tylko etniczne pochodzenie, tak, tutaj będę ale, bardzo mocno nie, jednak... Skoda, ale ja mówię, dlatego użyłem sformułowania. Dlatego użyłem sformułowania całkowicie zlaicyzowanych rodzinach żydowskich i chciałem dodać po chwili tylko, i nie tylko, zgoda. Masa, tak, ale generalnie znakomicie udokumentowanych rodów polskich tam się znajduje. Zgoda. Natomiast no, trzeba najprościej, tak analitycznie dla studentów nauk ścisłych, to może wytłumaczyć tak. Jeśli Polska w II Rzeczypospolitej i to, co stworzyła podczas okupacji, wielkie państwo podziemne, ten wielki wysiłek patriotyczny polegał na tym, że gdzieś ta wspólnota była zorientowana wokół idei niepodległości i miała bardzo mocny background chrześcijański. I na obrzeżach, żadna kultura nie jest monolitem, na obrzeżach funkcjonowała niezwykle egzotyczna sekta, wściekle wrogo nastawiona do tego, czym tak, żyła ta większość. Tak? Wściekle wrogo. I teraz w 1944 roku ta wściekle wroga mniejszość dostaje wszystko. Dostaje środki przymusu, środki produkcji i środki dystrybucji myśli i kultury. Tak? Teraz no, zobaczmy, czy po 1989 roku środki produkcji zostały oddane, środki przymusu zostały oddane, środki dystrybucji kultury i informacji opisuje książka resortowe dzieci. Zmieniamy szybko temat, mamy 15 minut. Twój temat, czyli Ukraina. W tym tygodniu się ważne rzeczy wydarzyły. Ty byłeś tam. Jak oceniasz jakby z tego, co mi wspominałeś po powrocie z Ukrainy, po podpisaniu tej umowy w Moskwie, te nastroje siadły na Majdanie. Mam świadomość taką, że ci ludzie jeszcze nie wiedzą, co ich spotkało, a prawdopodobnie doszło tam do podpisania czegoś, co możemy nazwać ukraińską Magdalenką. To było widać doskonale po tym, jak Janukowicz przebywał w Moskwie, gdzie został wezwany przez Majdan, żeby nie podpisywać umowy Unii Celnej z Rosją. Tego nie zrobił, ale podpisał jednocześnie obniżkę cen gazu i pakiet pomocowy w wysokości kilkunastu miliardów dolarów. Na co Majdan zareagował dosyć specyficznie, bo trzech liderów wyszło i powiedzieli, że no tak, oczywiście podpisał, ale co my teraz mamy zrobić? Musimy trwać na Majdanie. Zamiast powiedzieć tym ludziom, że jest tak albo tak, prawda? Czyli albo nasze aspiracje europejskie są przekreślone definitywnie i jesteśmy pod rosyjskim butem, albo nie, mamy jeszcze na coś szansę. Tym ludziom nie dano odpowiedzi i oni zostali pozostawieni sami sobie w pewnym momencie. Student, z którym rozmawiałem, tuż po tym, jak ta informacja przyszła, powiedział wprost, że prawdopodobnie liderzy nie wiedzą, jak powiedzieć nam, żebyśmy poszli do domu. I to było 48 godzin temu, ci ludzie są tam nadal i nadal nie mają odpowiedzi na żadne ze swoich pytań. Ale też trzeba powiedzieć, niestety, poza tym spojrzeniem na bohaterstwo tych ludzi, którzy tam stoją, to trzeba powiedzieć, że Europa, i to zupełnie świadomie, sprzedała tych ludzi tak. Moskwie. Tak. Nie broniąc, broń Boże, Janukowycza i nawet liderów, którzy nie bardzo wiedzą, co powiedzieć, to trzeba sobie powiedzieć jasno. Putin cały czas w rękach, poza kijem, solidnym kijem, którym chce zagonić Ukrainę pod swojego buta, ma też bardzo solidną marchewkę w postaci cen gazu i paru innych rzeczy. Podczas kiedy Europa ma wyłącznie kij i nie ma żadnej marchewki. To znaczy mówimy, chętnie was będziemy widzieć. Może za 50 lat, tak jak Turcję, tak. Ale wcześniej musicie się dostosować we wszystkich rzeczach, o których no, mówimy, to nic dziwnego. Do naszego prawa. Nie, nie ma w tym nic dziwnego, ale też nic nie proponuję. Skutek jest taki, że myśmy trochę Majdan, mówiąc my, mam na myśli Polskę i Europę, dostali, trafiło się jak ślepe i kurze ziarno. To znaczy, brutalnie rzecz ujmując geopolitycznie, absolutnie nam się to nie należało, ponieważ niestety polski rząd
a przede wszystkim rządy innych krajów europejskich, Niemiec, Francji, nie wykonały najmniejszych prac na ten, żeby Ukrainę poznać. Mało tego, wykonały masę pracy na to, żeby Ukrainę Rosji oddać. Zniechęcić. Ale to jeśli mogę... Słyszałem taką analizę, że Europa niekoniecznie jest zainteresowana tym, żeby Ukrainę do siebie przyciągnąć, w przeciwieństwie do Rosji, dla której Ukraina jest strategicznym miękkim podbrzuszem. Europa, która nie jest nastawiona konfrontacyjnie w stosunku do Rosji, nie będzie chciała wchodzić w tą strefę wpływów. I to pokazuje niestety to, co widzieliśmy w ostatnim tygodniu, prawda? Że decyzje Europy o ewentualnym pakiecie pomocowym przyszły już po tym, jak Janukowicz usłyszał od Putina to, co usłyszał. I ci ludzie na Majdanie zostali zostawieni sami sobie. Ja dzisiaj jeszcze rozmawiałem z Ukraińcem, który mówił do mnie, że no, prawdopodobnie rzeczywiście walka jest przegrana i że teraz... No, oni oczekują to pokolenie Majdanu, które tam uzyskało swoją świadomość, tak? Bo tam jest bardzo duża grupa ludzi, którzy się policzyli, którzy się zorientowali politycznie i oni będą z tym doświadczeniem żyć przez najbliższe lata. I to na nas spoczywa obowiązek, na naszych politykach, mowa tutaj o polsko-ukraińskich grupach, o społeczeństwie obywatelskim, żeby ich stamtąd wyciągać, tak? Żebyśmy im pozwalali studiować u nas, żeby te przepisy wizowe, które są bardzo skomplikowane, nie można przedłużyć wizy będąc w Polsce, trzeba wrócić na Ukrainę, skąd już często nie ma powrotu do Polski, żeby te wszystkie przepisy zmienić w taki sposób, żeby tym młodym często ludziom 20 kilka lat w jakiś sposób pomóc, bo inaczej nie wykształcimy elity. Tam za wszystko trzeba płacić, za studia wyższe, ogromne pieniądze. I to często te studia są skierowane tylko do przedstawicieli już wykształconej elity, tej postsowieckiej. Tak? Znaczy też trzeba porozmawiać, bo to było niesamowite. Tak. To jest oczywiście specyfika języka też, tak? Ale ja akurat nie byłem teraz, byłem rok temu na Ukrainie i pamiętam taką ich tęsknotę, żeby być za kordonem, znaczy za granicą, żeby przyjechać. Ale też ten wariant, który tam się bardzo mocno pojawia, który był też bardzo silny w czasach naszej Solidarności, ten wariant moralny, tak? Nie chcemy korupcji, to nie jest, chcemy żyć inaczej, chcemy żyć godnie, podnieść głowy i to poczucie tego przebudzenia, o którym ty mówisz, bez względu na to, jakie ono na dzisiaj bieżące rozstrzygnięcia będzie miało, to jest ten potencjał, na który należy pielęgnować, hodować, no właśnie przez różne akcje, przez to, co my nazywamy, co w polityce nazywa się soft power, tak? Tylko że akurat oficjalnie na poziomie tym... Soft power wymaga pieniędzy. Tak, tylko na poziomie tym państwowym, instytucjonalnym, ten soft power idzie w odwrotną kierunkę, w odwrotnym kierunku, ten rozpoczynający się rok Rosji w Polsce i przedwczorajsza wizyta Ławrowa i te spotkanie, no budzą jak najgorsze skojarzenia, jak najbardziej ponure dla tych ludzi z Majdanu, muszą być jak najbardziej ponurym sygnałem w przypadku tego, co mogą oczekiwać po rządzie Donalda Tuska. Mam nadzieję, że przy zmianie władzy oni zobaczą, że w Polsce mogą mieć sojuszników, przyjaciół, to miejsce oparcia, również w tej walce moralnej. Mówiąc o tym roku rosyjskim w Polsce, nie mogę nie przywołać tutaj listu rasiowców do Putina. Do Putina, to jest. Słuchajcie, to znaczy, myślałem, że mnie w polskiej polityce już nic nie zaskoczy w polskiej przestrzeni publicznej. To, co przeczytałem na stronach... Agentura, głupota. To, co przeczytałem na stronach rasiu... Znaczy, ja nie wiem. To jest agentura niemiecka, ale ja mam coraz więcej przypuszczeń, że niekoniecznie tylko niemiecka. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z byłych wybitnych działaczy Solidarności ze Śląska, mówi, jak zdobędziemy władzę, trzeba tych ludzi zamykać do więzień. Nie ma innej rady. Jan Pospieszalski, Tomasz Telikowski, Wojciech Muka. Dziękuję bardzo Państwu.